Emmet bardzo często próbuje zanurkować w muszli klozetowej. No i człowieku, ja se szczam, szczam, szczam. A ten czub wstawił mi łeb, człowieku, pod strumień moczu i się oszczał, nie? Sam. Ja tego nie zrobiłem. Nie wierzę w to. Remek? Czy ty oszczałeś kota? Co? Czy ty oszczałeś kota? Czy ty oszczałeś kota i mi o tym nie powiedziałeś? A ci po co ci pokazali? No nie no, ty żartujesz, nie oszczałem kota. To sam to mówisz, tytuł. A nie, o to oszczałem. Jak szczałem, to podlas mi pod wieżą skakuje czasami. Kiedy to było? Nie, trochę temu. No czemu mi o tym nie powiedziałeś? Wiesz, że zawsze jak się witam, bym metem, to go całuję w czółko? Ale ja go osikałem w ucho. A nie mogłem mu tego umyć, bo jeszcze by mu woda do ucha wpadła i wiesz. Oszczałeś go i go nie umyłeś? Nie. Chciałem, że coś poważnego, a nie... Chcesz zdobyć nowe skiny do CS-a? Wejdź na GeForce Skin z kodem MEGA i odbierz darmową skrzynię oraz bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, PaySafeCard. Bierz udział w eventach, twórz własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie obecnie trwa event. Otwierając skrzynki można zdobyć specjalną walutę. Walutę można wykorzystać do wygenerowania skinów. 50 osób, które zgromadzą największą ilość waluty, otrzymają bonusowe skiny. Stwórz lub dołącz do swojej wymarzonej bitwy o skiny. Korzystając z dostępnych trybów, bijasz poziom, który pozwala otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odbierać bonus dodatkowy. Trafione skiny możesz wypłacać natychmiastowo. Nie zapomnij użyć kodu MEGA. Link w opisie. Wczoraj jestem w trakcie rozmowy biznesowej. Rozmawiam z klientem i k***a, czajcie, rozmawiam na open mic'u, wchodzi do mnie Katarzyna i mówi coś takiego. Co ty k***a, osikałeś kota? I chuj, nie, już mówię, dobra. Z tego już nic nie będzie. Rozumiem. Kładziecie. Pod gniazdem. Podjadę po głowie. Jeszcze jeden. Nie, no zabijam wszystkich, kurwa. Jadę z nimi. Jeszcze jeden pod gniazdem, pod heavenem. Może broń. Złapał. Wiedział, ja raczej słyszę. Nic nie wie. Zaraz po głowie, rampa. Kto pierwszy zrobi świecę? Ja, dobra. Czekaj. Na pewno wiem, że Buford jest kurwa czwarty, ale ma dodatkowy punkt za poświęcenie się. Zaraz uderzymy. Przytrzymałem. No dobra, zgadzam. Kurwa mać. Nie, to co ja odjebałem? Zerwałeś przyczepność. Czy zmiana pasa ruchu, po prostu do zmiany zachowania, nie? Dobrze, dobrze i kręcimy. Dwa. O kurwa, ale go rozjebało. Nie wiem. Oh, I'm freezing y'all. I'm freezing y'all. Nie! To nam zajebał, kurwa. Ale to chyba jest bejcie, ona tylko chce mój cash. Nie mogę się zdecydować, dlatego biorę je dwie. Ej, no kurwa, no! Co jest? Wziąłem je na kwadrat, bo chciały trójkąta. Ła! Pacha mnie zaspędziała coś! Kurwa! Co jest? Coś mi użarło? Nie. Ja pierdolę. Nie namawiaj mnie do złego. O kurwa! Nie! Nie! Kurwa! Włączy ściano! Kurwia mnie, po prostu wkurwia! Kurwia mnie, po prostu wkurwia mnie! Ja pierdolę! Po prostu wkurwia! Stój! Nie tak, Pebor Pasza. Kurnieka. Pebor Pasza, wjeżdżacie w drzwi, kurwa, od przybo. Mhm. A ja z Matim co? Na rampę idziecie. Ale poszujemy, czy... Wiesz co? Na razie stań po lewej saju sobie, nie? Pago, ty możesz na boksie stać i jak nie będzie raszu, to wjeżdżacie. Dobra. Ale Pago nie ma. Kurwa mać. Ale jaja. Dobra, no grajcie, no jaja w chuj, ty. Dwór coś. Dwore, sporo. Kulik. O kurwa, ty. Dwore, sporo. Zajebiście, super panowie.
Pierdala. Możecie go odpuścić. Dobra tam! Zajebiście, o co chodzi, kurwa? Po co nam Pongowski? Po co nam Pongowski? Po co, no? Najlepszy przepis na ruskie, dokładny opis wykonania krok po kroku, idealne ciasto oraz wyśmienity farsz do pierogów, czas przygotowania, 1 godzina, liczba porcji. Około 60 pierogów, kaloryczność cal, 60 w jednym pierogu, dieta wegetariańska, jebać Ryszarda. Jazwa, no. Pomagam. Czyli rampa jest chyba. Jest? Jazwa. No, no idę tam na schody. Pikuję chyba. O, ty kurwo jebana. O, zajebiście, w konektorze jest. Ty kurwa gamoniu łysy chuju. Tu albo tu? Jak to się kurwa za... nalewa? O kurwa! Ale pryskło! Jak ma ten złodziej? Mazowiecki. Czy on te oczy mogą kłamać? On był drewniany chyba, ty był ten z nos... Nie, Morawiecki. Mazowiecki. Test for the Wicked, ta nowa gra, bardzo fajna. Oglądaliśmy ją, taki Souls-like, tylko z rzutem z góry, mniej więcej taki. Co jest jej mordą? No, diebane 3! Co ty zrobił? Kościół, wow. Kurwa mać, ale Kurwa mać, ja nie mogę z tym psem, ja nie mogę grać, pierdolę. Nie wiem, co jest grane. Kurwa mać. On się respi przy mnie. On się kurwa respi przy mnie. Ja pierdolę. Cio. Cześć to? This is... Kurwa! Co jest? O kurwa! Co jest? Orkowe jacyś, co jest? Pierdolisz! Ja pierdolę! Kurwa, ale jaja! Ale go wyjebało! Ale jaja! Ale jaja! W którym się chodzi? W ASD, no. Jesteś Piotrek sam. Jak rzucam? Nie naciskaj mi teraz, wiesz, bo się chowam właśnie. A przed nim? Przed przeciwnikiem. Nawet Lucia w szoku, że stary się tak chowa. Słucham? No i za walkę, Piotrek. Nie widzą mnie właśnie, bo jestem schowany. No i widzą mnie jednak. Co ja myślałam? Co ja myślałam, że się stanie? Dlaczego? No nie jestem debilem. Dobra, marzysz. Dobra. No, dawaj, dobra, dawaj, no. Jest! Kurwa! Ja pierdolę! Jebany fart! Kurwa! Gdzie jest happy end dla mnie? Aleksandra, na ten łuk wydałem 2500 zł gdzieś. Nie żartuję. Jakbym spalił, to znowu... Ale ty? Nie jestem nieśmiertelny. Jestem dalej gównem. Yangi dam. Oli kupi sobie wachlarz. Z intem, misiu, wachlarz z intem, 12 inteligencji. Wiesz, jak ci pomoże? Serio, znaczy, to nie jest jakaś sugestia, że jesteś głupolek, bo źle to zabrzmiało. Nie jest podobne. Nie, jakby ktoś mi tak zrobił, nie? Jakby ktoś mi tak zrobił, ja bym zeszła na zawał, dostałabym ataku paniki, zaczęłabym płakać, zaczęłabym wzywać mamusię, później zaczęłabym się do Boga modlić, a później bym powiedziała, że mam to w dupie i już nigdy gdzieś z nimi nie wychodzę. Czyli jak na każdym streamie. To nie jest tak, że na każdym streamie się czegoś wystraszę. Ja nie jestem boi dupą, bo nie boję się byle czego, dobra? Cześć Mirabelka. Boję się tylko, jak coś faktycznie strasznego się wydarzy. A Jezu się! O Boże! O, co to było? Puszczam wodę, no i mówię, patrz Ola, naprawione. Ale otwieram, kurde, szafkę, a tam cieknie woda z kolanka. Słuchajcie, 4 godziny pierdoliłem się z tym, rozkręcałem na zmianę i po 4 godzinach gapnąłem się, że uszczelkę wyjebałem do kosza. I to było 4 miesiące temu i dalej nie ma uszczelki. Poradziłem sobie z tym, mamy takie jedno wielkie wiadro, w którym myjemy wodę, to się nazywa domopa wiadro i dałem to wiadro pod tą szafkę i raz na powiedzmy tydzień wymieniam tą wodę, bo zapomniałem kupić uszczelki.
Jest bądzik, Boże. Kurwa. Bądzik wjechał. Microphone activated. Ty, ma ten 07. Jarek! O, dobra. Nie! Czy jak ono jest tam, to co się dzieje? Już wiem, co się dzieje. Nie chce mi się w to grać. Ja pierdolę, jaki kosmos, chat! Jaki kosmos, mogę grać dalej! Tam się nie liczy, co to dla tamtego. Ja liczę przede wszystkim, żebyś ty się dobrze bawił. Tylko liczby i pieniądze, kurwa, jebać was. A! O, widzisz. Tylko przygotowania, żuberek, coś pięknego. Do Afroamerykanina w garniturze mówisz, żeby oddawał twój strój białego pana i po srogiej chłoście trzeba go wysłać na pole bawełny, niech zapierdala nóg. Nie no, kurwa, w ogóle się nie zgadzam z tym, co piszesz, kolego. W garniturze? Do pracy wysyłasz człowieka? Ty jesteś normalny?